Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play LEGO Sonic Dimensions, gdzie przechodzimy Labyrinth Zone właśnie. Nasz ukochany poziom. I muzyka Sonica 4 leci. Która mi się bardzo podoba, jak już wspomniałem w poprzednim odcinku. No więc przechodzimy sobie dalej. Jest bardzo fajnie. Myk, rozwalamy wszystko, bo to LEGO. Kurde, myślałem, że będzie jakaś specjalna animacja, bo... No tak, tutaj przecież mamy zbiornik i powietrza. Czekam tylko na tu. Dęb. No, kiedy będzie? Jest! Tak wam się przyznam, że mam tą muzykę na alarm, mój, na budzik. Bo wiecie, no. Dorosły człowiek to musi mieć budzik, bo się w życiu nie obudzi. Do szkoły i takich rzeczy. I przyznam, najpierw nie wiedziałem, dlaczego dla ludzi to jest takie straszne, ten labirynt. To znaczy w sensie, że... no muzyka, tonięcie jest taka straszna, o Jezu, co w tym takiego strasznego, Jezus Maria, ludzie. Ale po tych kilku, w sumie dwóch miesiącach, jakich mam ten alarm, rozumiem ich. Rozumiem ich zdecydowanie za bardzo. O, to był minecart z Sonica 4 w sumie. Fajnie, dużo widzę nawiązań. Podoba mi się. Podoba mi się to. Damn it. Damn! I w ogóle zapomniałem o tym powiedzieć w sumie w drugim odcinku, bo nadal to nagrywam po prostu odcinek po odcinku. W cutscence, jaką widzieliśmy w poprzednim odcinku na końcu, było nawiązanie do ODH, do Shadow the Hedgehog. I mi się to bardzo podobało. Ja jak to pierwszy raz zobaczyłem, to takie... Nie mogli zrobić tego, a tu zrobili to. Fajnie. I bardzo mi się to podoba, że nawiązanie do Shadow the Hedgehog. Ogólnie z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego, Shadow the Hedgehog dostaje strasznie dużo miłości od Segi, w sumie ogólnie tak bardzo. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale bardzo mi się to podoba. Najpierw w tym Sonic and Sega All Stars Racing była muzyka no, Shadow the Hedgehog użyta, niestety nie zremiksowana, ale styl. Później właśnie w LEGO Dimensions mamy tu nawiązanie z pistoletem do Shadow the Hedgehog. I ogólnie chyba jest jeszcze jakieś nawiązanie, ale to pocha w Worldzie, ale nie jestem do końca pewien. I później Sonic Forces przyszło i gdzie było po prostu remix Westopolis. Więc wow. Po prostu ile ta gra dostaje ostatnio miłości w porównaniu do kiedykolwiek, ile dostawała miłości, to jest po prostu jedno wielkie wow. Może remake się zapowiada? Haha, nie. Ale chociaż jakby było, to bym chyba nie wiem co zrobił. Chyba bym się posikał ze szczęścia, jakby nagle zapowiedzieli remake Shadow the Hedgehog. Bo to znaczy, że Pixel zniknie na jakieś 2 lata, bo będzie znowu 100% Shadow the Hedgehog. Serio, ja uwielbiam po prostu tą grę. Okej. Podoba mi się ta animacja. Nie wiem czemu, ale tak jakoś mi się podoba. Sonic ma za niski skok. Tutaj. Ile pierścionku? 238 tysięcy. Fajnie by było, jakbyśmy dostali ten taki fajny bonus, że jesteśmy w ogóle zarąbiści, że zebraliśmy dostateczną ilość monet, halo? Olimpię. Monet to by było bardzo fajne, ale no... O, special stage. Sonic? Okej, więc jesteśmy już... Nie wiem, w którym special stage'u. Na pewno to nie jest 7, bo wiem, gdzie dostajemy 7 szmaragd.
bo tak dostajemy go fabularnie, a nie przez Special Stage, ale no. Ej, tam Sony, nie przesadzaj. Ze mną nie utoniesz w Labyrinth Zone. Fakt faktem, raz umarliśmy, ale to nie było przynajmniej przez wodę. God damn it. Tak chcę zebrać te 100% w monetach, a kurde lami jak cholera w zbieraniu. Taki jesteś, pizza. Ach, kurde. Nie pyka. No. Nie umiem się rozpędzać. Okej, teraz mi wyszło. Ale byłem za wolny w sumie. I am too slow. Przyznam. Bez bicia. Dobra, i teraz? Co teraz? Another rift. Shall we? See you later, alligator. I'm Batman. The other emerald must be close. Hey guys, guess what? The other emerald is with Eggman. He's rebuilt the Death Egg again. I'll see you guys later. We've got something big to fry. Okay, Tails, get me in close and look after this thing. Okay, Sonic! Looking for something, Sonic? Czy... Jestem prawie pewien, że użyli przez chwilę muzyki z Sonic 06. Że to było Team Eggmana. Albo to było Zanmish? Ale ja mówię, że to było 06. Ale w każdym razie... Ej, what? A no tak, muszę teraz zmienić Sonika, żeby się wydostać z tego, okej. Dobra, it will not fail. A później było Sonic Forces. I też sfailował. W ogóle jestem ciekaw, jak to w LEGO z LEGO Dimensions jest w przypadku Sonika, czy... LEGO Dimensions jest technicznie rzecz biorąc kanon w świecie Sonika, czy nie? Bo no niby faktem everything is canon, ale nie zadawajcie pytań po prostu. Ale no nadal sądzę, nie wiem, zastanawiam się na serio, czy paczka Sonika jest kanon. Dobra, myk, ała. Dobra. Wiecie co, wyjmę tornado na chwilę. Bo mi jest niepotrzebne, więc po co mi tutaj? Dobra, no dalej. Dajesz, Eggman. Come on! Damn it. Okej, więc przenosimy Sonika znowu. Kurde, tak to jest, jak się... Jak się mówi, żeby ktoś dawał, to później się jest... No to kurde, jak da, to wtedy dopiero. W ogóle ta walka mi bardzo przypomina Sonika 4. Też, bo... tu znowu jest ten myk, że musimy... jak w Sonic 4 Defek Robo zwariował, to też musieliśmy właśnie jego te ręce odbijać. To jest właśnie tak mi bardzo przypomina właśnie przez to. Ale... Ta ręka poszła... Aha, dobra. Zespawnował od nowa. Okej, nieważne. Otwórz się. Otwórz się na świat. Halo? Dobra. I teraz myk, kurde. Jak sobie mało zabieram, ale dobra. Kurde, jeszcze ty teraz. Ty. Z Labyrinth Zone. Tylko niech mnie teraz nie zamrozi. Znaczy nie zamrozi, nie. Nie wiem, co w sumie mi robi, ale... Że oby tego nie robił. I'm waiting! Eggman, dajesz! Dajesz, kurde! I knew it. Dobra.
Cały myk, bardzo mi się podoba myk z LEGO Dimensions jest taki, że właśnie musimy trochę interaktować z tym padem, na którym są postacie, żeby na przykład je wydostać z pułapek i tak dalej. To jest według mnie fajne i mi się podoba. Znaczy trochę mnie to męczyło na live streamie, bo jeszcze nie byłem do tego przyzwyczajony, ale tak po trochę po graniu tym wszystkim i się przyzwyczaiłem, to stwierdzam, że to jest nawet fajny koncept. Fajnie było, jakby był na przykład jakiś cheat, żeby to wyłączyć kompletnie, ale jednak nie narzekam. Myk, ej, what? I myk. Dajesz. Już cię zaraz tu, kurde. Rozwalę. No i myk. Running away, Eggman? You scared or something? Not you! That! Chaos! He must be looking for that emerald too! I don't think Eggman planned on the Keystone unleashing him. The device, he's absorbed it! Okej, to nie będzie dobre. Ale Tails, możesz mnie przerywać? Sorry, that's the only thing that can power my defenses. You're just gonna have to do without it. I'm sure you'll find a way. Eggman, jesteś po prostu taki debilny. I can finally defeat you and take all of the Chaos Emeralds back. Ale ja nie wiem, co robić mam. Sure, when I attempt to take over the world, it's easy to defeat me. But as soon as a giant water leak appears, it's suddenly so very difficult. Już raz pokonałem ten water leak. Eggman. Okej, trochę mu zadałem damage'a, nie wiem w sumie co tak naprawdę trafiałem, ale dobra. Czy nagle Chaos się... Tak, Chaos się zmienił właśnie w Iblisa. Okej, Sonic Go 6 is canon, ludzie. Chaos to Iblis. Czy to... W takim wypadku czyni ze mnie Iblis Triggera? I finally found him. The Iblis Trigger. Mu przeze mnie się zmienił? Ha! Is there any way you could be doing this without completely destroying my death egg? Eggman? Dobra, Tails, ty go tam destraktuj, a ja w tym czasie poniszczę trochę badniki, bo mi będą przeszkadzać. No, nie rób spindasza! Okej, mam gun. Fajnie. To co on robi? Okej, trzeba to powoli, not gotta go fast. Okej, co to robi? Więcej budowań. That's what I like. Okej, okay, i teraz muszę to skierować na Iblis, znaczy się Chaosa, i teraz po prostu go ugasimy troszeczkę. Fakt faktem, że woda go w sumie tylko trochę wzmocni, ale dobra, nieważne. I w sumie według mnie tak powinien wyglądać Chaos... 6? Chaos 7, gdyby był taki, bo... nie widzieliśmy chyba tylko Chaosa... Halo? Chaosa... Takiego Chaosa 3? Chaosa 7. Okej. Co wy robicie? Coś nie pykło. Okej. Okay. Nie wiem po co to było, ale dobra. Okej, okay, teraz jest Ice Chaos. Świetnie. Chaos przejął moce natury, tak? Świetnie. Znaczy w sumie woda i lód to bardzo są podobne do siebie i tak dalej, ale no. Styl.
Nie mogę go tak atakować, mogę tylko homing attackiem i tej. To jest troszeczkę to jest głupie. Nie mogę, że nie mogę go tak. Nie mogę po prostu myknąć tak, o, bo to jest fajne. To bardzo mi się podoba. O, dziura. Dammit. Okej, okay, żyję. Byłem tylko trochę zamarznięty. A co teraz? Teraz co, będziemy musieli rozgrzać trochę? Co? Dobra, jak... Dlaczego one mnie biją? My jesteśmy obecnie po tej samej stronie. Chcę mi pokonać Chaosa. Więc what's the point, halo? Czy teraz musisz walnąć to? Tak. Teraz się trochę rozpuścisz. A nie, elektryczny chaos, okej. Okej, o boj. Okej, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba. No nie. Amy! No, dajesz. Where's that coming from? Check the screen! Huh? Nicely done! Looks like I have to save the day again, huh? Now, where was I? Oh, right! Hold on! There you go! Good luck! And don't forget, you definitely owe me a favor for this! Tak szczerze, to bardzo nie lubię modelu Amy. No i teraz Super Sonic i Open Your Heart. A nawiązanie do tego, że pokonaliśmy Chaosa w Sonic Adventure 1 w 1999 roku. Bo wiecie, wtedy wyszedł światowo Sonic Adventure 1. Ogólnie Super Sonic mi się bardzo podoba. Bardzo mi się jego ogólnie wykonanie mi bardzo się podoba. Nie wiem po prostu co mogę więcej powiedzieć, no bardzo mi się podoba, chociaż nie ma tak naprawdę trochę sensu, bo Super Sonic nie traci tu pierścieni w ogóle. Ale no styl bardzo fajny to jest. Okej. Okay. Co teraz? O, to było zarąbiste. You get out fox me, did ya? It's not over, my prickly pal! Will she be okay? I'll make sure she is. Tails, I couldn't have done it without you. I to tyle! Przeszliśmy Sonic Dimensions. Niestety nie mieliśmy tego 100%, no ale to zrobimy w Orbit. Minikita, nic nie znaleźliśmy, no to już będzie na live streamie naszym. Kontynuujemy oczywiście. Sonic Dimensions. Chris Taylor. Więc no, to było na tyle. Wszystko inne już będziemy przychodzić na live streamie, gdzie prawdopodobnie będę to tłumaczył, tak wiecie, głosowo. Zamiast robić, no ogólnie powiem, że bardzo fajna paczka, chociaż trochę krótka, to bardzo mi się podobało. I ogólnie co do samego wykonania, to też w sumie tak naprawdę z modeli tylko mi się Big Eggman i Sonic podobał. Shadow mógłby mieć trochę więcej do roboty. Knuckles... Coś mi w nim nie pasowało. Ogólnie model fajnie wygląda, ale coś mi tutaj nie pasuje. W Tailsie... Ogólnie Tailsa nie lubię, ale model Tailsa też mi jakoś tak nie pasuje. Też jakoś go powinni trochę urozmaicić, a nie, że po prostu... O, polskie nazwisko, fajnie.
że po prostu walnęli jakiś taki mały model postaci, dowalili mu tylko ogony i głowę customową. Amy to samo, Amy według mnie najbardziej brzydko wygląda. A, no i oczywiście Super Sonic mi bardzo się podoba. Ale no, Eggman, Big, Sonic i Super Sonic to jedne tak naprawdę modele, jakie mi się podobają. Poza tym, co jest tak... mogłoby być lepiej. Nie powiem, że nie mogłoby być lepiej. A jeśli chodzi o te zwierzątka, to też mi się w miarę podobają ich modele, jeśli ktoś by się chciało to dowiedzieć. Nie jestem pewien, czy po napisach końcowych jest coś ciekawego. No mówię, zagrałem to po raz pierwszy raz. To był mój pierwszy experience, chociaż bardzo szybko mi poszło. To było moje pierwsze spotkanie się właśnie z właśnie paczką Sonika. Na pewno może kiedyś jakieś więcej paczek dokupi, na przykład. Nie, znaczy, ogólnie level pack to jest chyba, jakkolwiek mnie interesują, to Back to the Future i jakiś tam jeszcze był, nie jestem pewien. Back to the Future na pewno, Simpsonowie może. I jeszcze jakieś były, ale nie pamiętam ich. No i może kiedyś też Doktora Who dokupię. To jest fajna postać, lubię Doktora Who ogólnie. O, kolejne polskie nazwisko. No, nie wiem. O, kolejne. Będę tak teraz wymieniał. O, fajne polskie nazwisko. Więc no, nagrywaliśmy to z wersji PS4, jak można się domyślić po przyciskach i tak dalej. Naprawdę chcę przeciekać te napisy na wszelki wypadek, jakby coś było ciekawego tutaj, albo i tak muszę wam pokazać trochę Hub World. I no. Livestreamy oczywiście właśnie, jak tylko te wszystkie odcinki z LEGO Dimensions wyjdą, bo na pewno to nie wyjdzie od razu, bo najpierw, bo oczywiście normalnie mam moje let's play'e, a tłumaczenie tego trochę mi zajmie wszystkiego, więc na pewno trochę na to poczekacie. Właśnie denerwuje mnie to, że nie ma tutaj polskich napisów, bo to była już era czasów w LEGO, gdzie były polskie napisy i to mnie właśnie dziwi, dlaczego Dimensions nie ma ich, co mnie, no bardzo mnie dziwi, bo normalnie są polskie napisy w grach LEGO od, jestem prawie pewien, że od LEGO Batmana 2. Bo tam już się pojawił dubbing poprawny, głosy i tak dalej, i od tego czasu były też napisy, i chyba by właśnie były polskie napisy, i z jakiegoś powodu LEGO Dimensions ich nie ma. Nie, może to po prostu był za duży projekt, czy co, albo za dużo roboty by to było, więc po prostu nie chcieli tego robić, ale nie wiem, no. No co poradzę, no. Więc przynajmniej postaram się wam dostarczyć jak najlepsze ode mnie tłumaczenie. I mam nadzieję, że ogólnie wam się ten let's play spodobał, bo mi się bardzo podobało. To krótki, przyjemny, bo było fajnie według mnie. Oczywiście wy możecie się nie zgodzić, bo Pixel, ty jesteś ogólnie do dupy, przestań w ogóle na YouTubach nagrywać. Ale no. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo na pewno będziemy właśnie no live streamy robić cotygodniowe w weekend, żeby właśnie wystuprocentować LEGO Dimensions Sonika i będzie fajnie. Mam nadzieję, że spędzimy miło czas, że będzie fajnie i w ogóle. I że wystuprocentujemy to, bo nie wiem, ile mi to zajmie, bo. No, ale no, mam nadzieję, że nie za długo, a że też nie będziemy, że nie zrobimy tego na jednym livestreamie. Bo tego bym bardzo nie chciał. Tyle, i te napisy są bardzo długie z tego, co widzę. A ja mam tak, że zawsze w let's playach chcę zostawiać te napisy końcowe i ten pad, na którym obecnie leży stoi Sonic, to bardzo się świeci teraz.
ale ja nie mam zapalonego światła w pokoju, to trochę mi to tak naprawdę przeszkadza. Ale przyznam, że tak po ciemku to bardziej tak epicko wygląda. Ten portal i w ogóle. Ci co grali albo no, wiedzieli o co chodzi z Lego Dimensions, to no... wiecie o jaki portal mi chodzi. Ten do gry. I jest fajnie. Ogólnie bardzo mi się też podoba modele tych dodatkowych rzeczy Sonika. Tornado i Sonic Speedstar. Bardzo mi się ich budowle podobają. No zdecydowanie plusik na mnie, chociaż Sonic Speedstar według no jest tak, jest taki jak w Sonic and All-Stars Racing Transformed. No, widzę trochę tak podobieństwo, ale przez to, że jest w mniejszej skali, trochę tak dziwnie to wygląda. Ale podoba mi się. Model w grze też jest dobry. Znaczy, model w grze i to, co jest tutaj, in real life, to jest dokładnie to samo. Ale no, takie buty. Długo jeszcze z tymi napisami, bo ja na serio kończą mi się tematy do rozmowy. Jestem trochę zdesperowany i gadam o tym, o modelach budowli. Se trochę posiedzimy. Mam nadzieję, że to nie będzie jedno z tych napisów, co trwają pół godziny i bo to by było... Nie, chociaż wiecie co? Nie będę pomijał, nie. Cały czas się tego trzymam, że będę robił, że będę pokazywał napisy, żeby było fajnie, więc będę się tego trzymał. O, więc może tak. Ja się może zamknę i wrócę jak się coś ciekawego pojawi. No więc, na razie się z wami. Więc jeśli nic nie będzie ciekawego, to ja to się jeszcze odezwiemy, a jak już nic nie będzie ciekawego, to zaraz, przecież ja mam jeszcze pokazać Hubworld. No to nie. To się po prostu zobaczymy po napisach. Więc na razie narek.
Finally. Jezus, to było długie. Dobra, więc jesteśmy tylko Sonikiem już. Łoje, na serio, zrobiłem bardzo dużo rzeczy w międzyczasie. Okej. Halo? Znam to. O, od razu jesteśmy w tym obłędzie. Zajmę do Sonigar. Dobra, więc jesteśmy w Hubworldzie. Sonic the Dimensions. No. Ah! Dobra, to jest fajne. Ale tak, więc to jest Hub World Sonic Dimensions. Mamy ogólnie nasze normalne Green Hill Zone. Mamy tu Ice Cap, Sandopolis. Chemical Plant. Tam na dole w sumie jest Metropolis tak bardziej. Angel Island, to znaczy no w sumie Angel Island, bo to jest Knuckles i ogólnie Emerald Shrine. A tu gdzie jest Master Emerald, znaczy tu nie ma Master Emerald, ale no. Jest tu też Hidden Palace, ale no tam nie będę. I ogólnie Sonic tu jest cholernie. A, taka ciekawostka a propos Biga, którą zapomniałem w ogóle powiedzieć w normalnym Let's Playu. To jest pierwszy raz, kiedy w historii Sonica powraca aktor głosowy. Bo aktor Biga się zmienił w sumie trzy razy. Najpierw to był... nie pamiętam jak się nazywa typ, ale no wiecie, Duke Nukem i tak dalej. W Sonic Adventure 1 i Sonic Heroes. Później w 4Kids był ktoś inny. A później po zmianie 4Kids był jeszcze ktoś inny. I to jest aktor z 4Kids. Nie skontaktowali się z tym trzecim, najnowszym aktorem głosowym Biga, tylko wzięli tego z 4Kids. Zapewne dlatego, że chyba ten od 4Kids pracował już dla Traveler's Tales, więc po prostu było łatwiej się z nim skontaktować. I tak naprawdę chyba wszyscy, co pracowali przy LEGO Dimensions, to wszyscy aktorzy głosowi Sonica, którzy pracowali przy... może i tak. Wszyscy aktorzy głosowi Sonica, poza właśnie obecnym, znaczy nie tak bardzo obecnym aktorem Biga, bo ten obecny, no, Big został uznany za postać już martwą, więc... prawdopodobnie typa zwolnili i dlatego nie ma go tutaj, tylko jest ten aktor z 4Kids, więc prawdopodobnie ten typ z 4Kids pracował i był już aktorem Biga, więc go wzięli, a wszystkie te inne postacie jakie tu są, to już też były głosami gdzieś w LEGO Dimensions, więc było łatwo z nimi pracować. Na przykład Roger Craig Smith jest głosem Batmana w LEGO Dimensions. Więc z nim bardzo łatwo było się skontaktować, bo Batman jest jedną z trzech głównych postaci w grze. Więc tu mamy nasze Chemical Plant. Tak, dobra, wyskoczyłem na chwilę. Więc nie będę tu robił zadań, że... Wow, okej. Okay. Nie będę tu robił oczywiście żadnych zadań, tylko po prostu chcę... Ej. Chcę po prostu wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Zaraz, czy ja tu mogę zebrać... Czy ja to mogę zebrać 100%? Nie, czy chodzi to o to, że w całym Sonic Dimensions jest zebrałem? Okej, nieważne. Więc chodzimy tu może, do Ice Cap Zone. I Ice Cap Zone to jest chyba mój ulubiony theme muzyczny tej gry. W sensie, no, paczki Sonica to jest po prostu takie... To jest taka dobra muzyka. Ewa. Ała. Okej, gdzie tu idzie? Idziemy tu. Mogę to zasilić sobą? Nie. Więc weźmy może Sonic Speedstar. No. Dobra. Powoli. Spokojnie.
No. O, teraz. Halo? Co się nie działa? Co się nie działa? A, dobra. Co? Finale. Okej, ale co ja mam zrobić? Jak to nie działa? Czego co nie chcę skoczyć? O co chodzi? Przesadnie z... Nie, dobra. Nie. To wszystko na live streamie będzie. Ja tylko chcę tu pokazać wam wszystko, jak to wygląda. Tu jest wejście do Hidden Palace, ale... Wesprę się tam po prostu. Ten odcinek będzie troszeczkę dłuższy, bo właśnie przez to, że chcę wam to pokazać wszystko, jak to wygląda. I lamię cholernie. O, w ogóle teraz zauważyłem, że tu jest minimapa. Dobra, ale... Gdyby chociaż respawnowanie się nie było takie długie, to by było fajnie. Ale trochę rekompensuję za to, że w sumie no 10 minut trwały napisy końcowe tym gameplayem. Wow! Okej, więc tak wejdziemy sobie do Ice Cup. Więc tak wygląda Ice Cup Zone. Tak od góry, tak fajniej. To jest wulkan. To jest Lava Reef Zone. Lava Reef Zone też jest fajną muzyką. To mi się podoba. I możemy tu wskoczyć i... Hits. I... Gdzie jest Hidden Palace? Jest tam. Nie, tak nie było, co kurde. Zawsze chcę robić triki jak w normalnych grach Sonika, a tak się nie da. A to inaczej. Ha! Tu jest Hidden Palace Zone i tutaj nam Eggman coś chyba powie, co nie? A, dobra, teraz ogarniam. Jest tu cutscenka, zanim przejdziemy paczkę Sonika, to jest cutscenka, gdzie po prostu Eggman tu przylatuje i mówi, że musimy zdobyć szmaragdy. A ja już zdobyłem wszystkie szmaragdy i możemy się transformować w Super Sonika. A nie, tak. Nie wiem, co mam. Aha, ona. Dobra. Wezmę ją na chwilę. Bo nie wiem, o co chodzi. Dobra, teraz musimy nią się bawić trochę. Nie wiem, o co chodzi. Ojej, no dobra. Mało mnie co wchodzi. Czyli co? Możemy aktywować Supersonika? Ale w sumie. Dobra, ale to wszystko się zajmiemy na live streamie. Wow. Sonik jest tu OP trochę, jest to szybki. Chyba nie będziemy nic tu przychodzić. No dobra, Emerald Altar. Tu jest gdzieś Shadow. O, tu jest Shadow. For the people of this planet, I promise you. Maria, for the people of this planet, I promise you. Revenge! Dobra, ale no. Tu jest Carnival Night Zone z Sonic 3 & Knuckles. I to w zasadzie tyle. Pokazałem wam Hidden Palace, pokazałem wam Green Hill. Widzieliście praktycznie wszystko już. Jest tu coś więcej może do pokazania? Chyba nie ma tu już nic więcej do pokazania. Jest jeszcze defekt tam na górze. Dobra. A w ogóle taka ma fajna rzecz. Sonic ma kapok jak pływa i to jest cute. Tam jest jeszcze defekt. Czy mogę zespawnować Tornado?
Mogę. Więc sobie wskoczymy do tornado i... Jak? Aha, dobra. Prawym się wznosimy analogiem. A więc polecimy jeszcze do defek. Tak wygląda defek. W ogóle model mi bardzo przypomina ten z Generations. Wydaje mi się, że to znaczy... Tak, twarz się trochę tutaj różni, ale w samej cutscence, jak widzimy, jak Eggman atakuje Sonica i resztę, to wydaje mi się, że to jest model z Generations. Hello, proszę. A, czyli jednak mogę to zdobyć. Ten tytuł. Ej, mogę tak... Mogę, ale to jest fajne! Podoba mi się to. Ojen, ojen, ej, to jest fajne. I myk! Dobra, ale to było na tyle, moi drodzy, z LEGO Dimensions. Zobaczymy się na live streamach później. Kiedyś tam. Właśnie z LEGO Dimensions. Wow. Na razie, no, dzięki wam za oglądanie. Mam, że wam się spodobało ten troszeczkę długi odcinek. No i... Na razie, cześć! Pa, pa! Chaos Control!